po przerwie na reprezentację. No można powiedzieć dwa udane mecze, bo zwycięstwo z Jagiellonią, remis na ciężkim terenie w Lublinie. Jesteście zadowoleni z takiego obrotu sprawy? Na pewno. 4 punkty w 2 meczach, tym bardziej ciężki mecz u siebie z Jagiellonią, no i ciężki wyjazd do Lublina. No, cieszą 4 punkty. Ten mecz u nas się nam dobrze ułożył. Wprowadziliśmy już 2-0. Mecz w Lublinie można powiedzieć, że był ciężki, bo pierwsza połowa była w naszym wykonaniu słaba. W drugą połowę weszliśmy trochę lepiej, ale remis wydaje mi się, że zasłużony dla jednej i dla drugiej drużyny. No właśnie, no bo tam w końcówce też Zagłębie miało rzut karny. Zawodnik Zagłębia nie strzelił, co prawda, no ale z drugiej strony tak w powtórkach można było zobaczyć, że jakby strzelił w ten ruch, co chciał strzelić, to Silvio by go spokojnie złapał. No dokładnie, tak mi się też tak wydawało i ze skrótów i z tego, że Silvio by tą piłkę mógł złapać przy tym, jakby leciała w bramkę. No cieszy punkt na pewno, bo mogliśmy, no tak jak mówię, w pierwszej połowie mogliśmy stracić 1-2 bramki, w drugiej połowie mogliśmy coś strzelić, ale też się nie udało, więc karny cieszy niestrzelony i cieszy punkt. W piątek przyjeżdża do nas, no można powiedzieć, rozpędzona Cracovia, bo ostatnio wygrała z niepokonaną do tej pory Pogonią Szczecin 4-1. Jak podchodzisz do tego meczu? No na pewno trzeba się skoncentrować i zagrać na 120%, patrząc po wynikach Cracovii i po ich grze. Będziemy musieli zagrać na 120% i w 100% skupieni i nie popełniać błędów. W czym Cracovia może być niebezpieczna? Na pewno dobre kontrataki ma, mocny środek ma tak naprawdę, bo oni grają tak jakby bez napastnika, grają samymi skrzydłowymi lub środkowymi, więc wydaje mi się, że to będzie ich główną bronią. Można powiedzieć, że powoli dochodzisz do optymalnej formy. Na pewno zawsze można lepiej, no ale ostatnio bramki wpadają. Jak ty się czujesz? Dobrze, cieszy to, że gram na pewno, bo to jest dużym plusem tego, jak to się przekłada na boisko, bo zawsze człowiek jest pewniejszy, jak dostaje szansę cały czas gry, więc czuję się dobrze i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.